Siemandero ziomeczki, jestem Alimitrox i moi drodzy, jak widzicie po miniaturce i po nazwie odcinka, w dzisiejszym odcinku właśnie będziemy budować więzienie policyjne. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i przechodzimy, bo to będzie naprawdę gruby challenge. I ja będę właśnie budować z Igorem, więc może podlećmy do niego pierw. Do Igora, poszukajmy go, on powinien być w swoim domu, bo jak widzicie, czekajcie, on jest na serwerze, tak, dokładnie. I myślę, że z nim to zbuduję, skoro tylko on jest, ale gdzie on... Co to jest za klapa? Ty, yo, co to za klapa? On ma jakieś przejście, ty. Wychodzimy tu. O kurde, ten co sobie jakiś tunel tu zrobił. Okej, okay, dobra, czekajcie, podłączę się, dobra, halo Igor? Halo! O siema! Jestem za tobą. Wiesz co? Mam taki pomysł, nie wiem czy ci mówiłem dzisiaj, ale co ty na to, żeby zbudować w końcu komisariat policyjny, nie wiem, komisariat, więzienie policyjne, o, bardziej. Wężenia? Więzienie. No nie, no kiedy to według mnie. To ho, jakbyś mógł na głośniej mówić na odcinku. Dobra. I ho, skoro to byłoby więzienie, to nie pasowałoby takie więzienie trochę, jeżeli chodzi o wieś. Dlatego pomyślałem, że zbudujemy je o dokładnie tutaj. W tym miejscu, o tutaj. No w sumie, bo tutaj jest ulica, no i poniec to. No tutaj. Tak, tutaj ja bym to zbudował. Dlatego weź diamentowy blok, bo jak widzieliście widzowie po miniaturce, one z diamentów zrobione te więzienie. Tylko no, musimy znaleźć diamenty. Weźmy ten blok diaksów po prostu i będzie git. I weźmy też ten blok, ja ci go wrócę. Masz, skopiuj sobie go. A to pewnie nie umiem. Dobra. I weź sobie ten blok, weźmy też sobie wiaderko lawy, lawa, aha, muszę napisać chyba wiadro lawy, dobra, mamy lawę i jak wiesz, w więzieniach takich eksplozywnych zawsze są jakby to powiedzieć takie mury i później w tych murach jest jakby więzienie, więc zbudujmy na 4 kratki i później na 3, coś takiego, wiesz o co chodzi? Coś takiego. Tak jak ja buduję, tylko że jest o jeden stopień po prostu niżej i wyżej. Kumasz? A jakie to ma być duże? Nie wiem, jak... Zrobię tak troszeczkę duże, bo to ma być duże więzienie. Nie będzie jakoś giga duże, ale... No jeszcze kawałek, a wy widzowie w tym czasie możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Na kanale, bo dobijemy do 3000 subskrypcji. No jeszcze tak trzy bloki jeszcze. I wystarczy. 1, 2, 3. Okej, dobra. Dobra, my tutaj tak szybko i tam pociągnij dalej w kolejną stronę. Jakby. Da, okej. Bo tu będzie wejście jakby. A to nie powinno być równo? Będzie równo. Równo? A skąd ty to wiesz? Znaczy nie wiem, ale może będzie trochę. Trzeba tylko się obliczyć. Dobra, tyle wystarczy w sumie. Poczekaj, obliczę ile ma moje, a potem ci powiem ile ty. Czekaj, ja obliczę swoje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Moje ma 13. Moje ma 13. Moje ma chyba 29. 29, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23? 5, 6, 7. Nie, jest równo, mi się wydaje. Kurde, bo pomyliłem się, byłem na samej komisarce. Moje ma 27. 27, tak?
Moje nie ma 27. Moje ma 23. 24. 27. Nie, twoje ma też 27. No tak, bo teraz dodałem. Aha, dobra. No i teraz tutaj zrób takie 10 czy tam 15 w kolejny bok, bo to będzie bardzo duże więzienie, jak widzisz. Takie totalnie duże. Ale poczekaj, go na chwilę, muszę się czegoś spytać. No to mów. Nie, bo ja ci to muszę pokazać. To czekaj, bo ja szukam teraz czegoś. Od tego szukałem. No mów. A ten, a 15 ma się liczyć z tym? Z tą taką? No, byle jak. Może się liczyć, ale nie musi. Zrób. To nie liczy. To 1, 2. To będzie na pewno kozackie widzowie więzienie, dlatego zostańcie na pewno do końca, żeby nie ominąć, bo naprawdę... Wiem, że po miniaturce widzicie. Kratek, co nie? No, wiem, że po miniaturce pewnie widzicie to, jak to wygląda, ale naprawdę warto. Nie musisz idealnie, tak zrób na oko. Tutaj dodamy jeszcze te, bo moim zdaniem to naprawdę pięknie będzie wyglądało. Może nie wyglądało, ale nieźle będzie działało i na pewno będzie ciężej uciec. No 10, co nie 10. No 10. To robię twoje. Dobra, dodajemy. Teraz macie przyspieszone tempo. Dobra widzowie, jesteśmy już. Teraz tutaj w sumie da się położyć na płotkach to, bo nigdy nie testowałem. Nie, nie da się. No dobra. Da, zrobiłem. I teraz mogę robić to samo. No. Jeszcze 5 dodam, bo trochę za muszę było dużo. Jeszcze 5? No 10 jeszcze możesz nawet. Nie 5. Tak. Nie, bo to będzie za małe jednak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. 11, 12, 13, 14, 15. A dodam jeszcze jeden, bo tak musi być. Czyli dodam 6. No dobra, git jest nawet, co nie? No a będzie za małe, będzie zbyt wąskie. Da, to... To dodaj jeszcze 5. Jeszcze 4. Bo mamy 16. No to dodaj jeszcze 4. Idealnie. Nice. Jak widzisz, pakiet, ja tutaj zrobiłem te zarąbiste. Yo, a to fajnie wygląda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 16. Ja tutaj, jak widzicie, widzowie, coś kombinuję, żeby to spoko wyglądało dosyć. Okej, okay. Coś takiego myślę, że możemy zrobić przed wejściem naszego komisariatu. Okej, okay, teraz lecę do przodu i zobaczę, czy... Dobra, okej, okay, jest równo. Możemy to robić. Nie ważne już, ile zrobimy i tak będzie równo. Co nie? Tak, jak widzisz, tutaj będzie źródełko z lawy. Według mnie będzie najgorsza. No. Podłoga. Znaczy, to nie jest całe więzienie, to jest tylko zewnątrz więzienia. Co? No. To może ten. To może jeszcze przedłuż. Nie chce mi się już. Ale nie, nie, nie. Tutaj tak zostaw i tylko przedłuż tam dalej. Nie musi być równe te więzienie, jeszcze tam przedłuż trochę. Tak szybko, nie? No dobra. Nie, no nie musi być równo, nie musi być równo. Pa, tutaj zrób tak, ja ci i tak dorób. O, i będzie superowo po prostu. Bo to będzie za długie więzienie, ale nie będzie w ogóle szerokie. Czekajcie. Tutaj dodajemy, 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 dodajemy. Czekaj, nie mam pomysł. Jest dobrze. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. To ty tam rób, a ja zrobię tu lawę. Zróbmy dzień, widzowie, ukośnik team set day, dobra. I możemy rozlewać lawę, ale tylko trzeba się tu rozwalić ładnie. I my zrobimy taką wciul pułapkę. Już wam mówię, na czym Ej, polegać mam będzie. Mam nadzieję, że tak, że nie będziemy musieli jeszcze tej podłogi stawiać, że ty znasz jakieś komendy, co nie? Co? Znasz jakieś komendy na podłogę, bo ja ci powiem, że tak mi
Tak średnio, ale to nie będzie podłoga. Trawa zostanie jak zostanie. Będziemy budowali budynek, w którym będą cele. Aha, dobra. To jest z zewnątrz, jak widzisz. To są tylko mury. To co teraz budujemy, te ściany, to nie są ściany więzienia, tylko mury więzienia. Dobra, ale zrobimy równe słowo. Okej, ja mam kozacki pomysł. Więc teraz macie, widzowie, przyspieszone tempo razy 10. Dobra, widzowie, jak widzicie, zrobiliśmy tą tutaj wielką fosę, jakby tak powiedzieć, pułapkę. Po prostu, jeżeli będziemy mieli patyki... Ja to wszystko wyrównałem. Tak, właśnie jak widzicie, Igor tutaj wyrównał i dodał te właśnie ozdoby. I zaprezentuję, jak ktoś będzie uciekał się, popchnie kogoś, no to wpadnie w pajęczynę i będzie powoli, powoli... Ale wtedy to mam... ...lecieć i się palić. Ale nie przemyślałeś? Czego? Ktoś może zginąć i się zespić w swoim domku i się gdzieś schować. No właśnie nie, bo jeżeli wsadzimy kogoś do więzienia, to wtedy spawna będzie mieć w więzieniu. Ale wiesz co będziemy musieli zrobić? Bo na pewno to on będzie ten. Jak wyjdzie, to powiedzmy, że to będzie coś takiego. Ło, jak ja przejdę przez to kończynę? O, tutaj jest łatwe przejście i wychodzi. Nie, to będzie zamurowane wtedy. Zamurujemy. A może zrobimy ten, coś takiego, poczekaj chwilę. To będą takie ten, ja. Na Game Modzie się postawi po prostu coś takiego. Nie, żelazne drzwi po prostu. I policjant będzie nosił przy sobie dźwignię i wtedy ją weźmie tam i otworzy. Rozumiesz, o co chodzi? No to stawiaj dźwignię. Czy stawiaj ten, wiesz co? La. Wiem. Dobra, my tu budujemy więzienie, jak widzicie, widzowie. I na razie nam można powiedzieć, że dosyć... Dobra, ja nie wiem, gdzie to jest wyjście. Dosyć wychodzi. Tu będzie wejście do środka więzienia. Ale ja mam do ciebie pytanie. No. To więzienie ma do końca wygląda, bo ja nie wiem. No, jeśli ci mówię, patrz. Tutaj zbuduj papkę, że ci odkąd dokąd zrób ten. Ściany diamentowe. I co ty tutaj zrobiłeś? No, tak jakby. Dotąd zrób ściany z diamentów. Czekaj. Dotąd zrób ściany z diamentów. I od kolejnego boku, czyli tutaj zrób te ściany z diaksów. Dotąd. Aż dotąd. Tak, dotąd. Dobra, okay. Ale po prostu zwykłe ściany, czy tak jest, jak jest? No z diamentów. Później to się jakby tak ładnie zrobi, żeby jakoś tak fajnie wyglądało, nie? Dobra. Tutaj będziemy teraz, widzowie, te dodawali tak jak powinno być po tej stronie prawidłowo. Czyli tutaj dodajemy te. Ale dotąd, pa. Dobijamy dotąd. Bo to będzie jakby pierwsza, no. Myślę, że będziemy jeszcze drugi nagrywali, bo dzisiaj nie skończymy całego. Ej, bo wiesz co mi się wydaje? Nie, no dawaj, pośpieszymy się i skończymy. Tutaj na 3 będzie trzeba zrobić. Gaduję, że dzisiaj nie zdążę z tym montowaniem, ale mi się wydaje, że skończymy. Jak się pośpieszymy. Tutaj na 3 będzie robione. Raz, dwa, trzy. Opa, jak idealnie, tu się akurat... Dobra, widzowie, jak widzicie, budujemy, małe cięcie było, dzień zrobiłem przy okazji. Ej, to zrobimy jak ten, że VIP-y, wiesz o co chodzi. No, myślę, że też pod ziemią zrobimy jakieś więzienie. Nie, po prostu pierwsze piętro będzie dla takich biedaków, takich, znaczy takich, co... Parter, ta? No, takich, co po prostu popełnili bardzo złe rzeczy, a tacy coś złe, co takie normalne kradnięcie jakiegoś... przedmiotu, albo niedużo kasy, no to mają VIP-a, dobra? Spoko, można coś takiego ogarnąć. Jak widzicie, widzowie, budujemy z diamentów te więzienie, pewnie spytacie się dlaczego. No bo jak będziemy budowali z obsydianu albo ten, no to jest brzydkie, takie jakby niefajne. Będą bolały oczy przez to, że jest takie ciemno i w ogóle niefajnie. A jak będzie takie kolorowe więzienie przy okazji, to będzie naprawdę sztos wyglądało. Podłogę z diamentów? Czy z jakiegoś
ściany. Nie, to jest innego można zrobić wtedy podłogę. Tylko żeby ściany były. Z jakiegoś ciemnego, co nie? No albo z drewna jakiegoś ładnego. Ale wiesz, że wtedy oni mogą to zniszczyć. A zapomniałem, kurde, że oni będą mieli pokojowy. No, wtedy pokojowy będzie. Dobra, ja dodam te drzwi, jakby to powiedzieć. Tak. Pyk. Ale pamiętaj, że to nie może być aż tak wesołe. Ej, bo jest co? Dawaj na tych bokach zrobimy coś takiego. Chodź ty do mnie. Już idę, chwilę. Dobra, tu się wchodzi. Spoko, no co jest? Dawaj tutaj. Zrobimy, że tutaj będzie takie... Albo jadalnie po jednej stronie, a po drugiej coś. Nie. Wiesz, jak zrobimy? Jak? Zrobimy tak, że zobacz, tutaj będzie takie jakby sala zabaw, można powiedzieć, że dobra, taka ławka z jedzeniem, taka plac zabaw, można powiedzieć, wiesz, o co mi chodzi, co nie? Tylko oni się nie będą bawili. Wiem, ale wiesz, o co mi chodzi, co nie? No wiem. A tutaj będzie dla takich biedaków i tutaj dam wszystko z dita i tak dalej, wiesz, o co chodzi? No. Robił tak? Można zrobić. Czyli to jest prosto. Nie, czekaj. To nie jest tak, jak powinno chyba być. Poczekaj, podlecę do ciebie. Tak prosto. Jest? Nie, powinno być tu. To jedno. No, o jedno. Dobra, git. No i ty rób podłogę i ja będę robić dach i drugie piętro i będzie więzienie. Nie, ja zrobię to z boku, dobra? Zrobię to z boku, okej? A co z boku? No to co ty robiłeś? Tutaj. A nie, tutaj nie trzeba robić tego. Ale zrobię. No to jak wolisz. Tu się będzie, widzowie, patrzcie, wchodziło. Tu będzie taki korytarz. Jak widzicie, o tu. Taki mały korytarz, dosłownie. Okej. Okay. Tu będą kraty. Ej, wiecie czego ja się nie mogę doczekać? Czego? Bo po pierwsze mam tam urodziny, a po drugie będzie taki fajny klimacik. Będzie można się ciepło ubierać. Powiedzmy, że tego nie słyszałem. Okay. Nie no, G, ale czekaj. Tutaj zrobimy takie coś, żeby po prostu odgrodzić więźniów. Tu będzie odgrodzenie dla więźniów, tak, dosłownie. Dla tych gorszych i dla tych VIP. Ale to będzie jakby... Zrób tabliczki też. Że VIP i wiesz. No. I się będzie wchodziło na wyższe piętro. I też będzie, jakby to powiedzieć, spoko. O, z tego bloku podłogę zrobimy. On jest taki fajny. Ja go tak rzadko używam. Przydałby się. Dobra, widzowie, teraz macie przyspieszone tempo, jak robię podłogę. No dobra, widzowie, jak widzicie, udało się zrobić podłogę, więc jest naprawdę sztos. Mogę coś powiedzieć? No to dodaj coś. Da, Natix, Karol, jeżeli ktoś z was będzie prezydentem, ale ja by lekko wątpię, to pamiętajcie, że jak będzie się prezydentem, zrobi się coś złego, trafi się do więzienia i że jak to będzie takie mocne przestępstwo, to robimy głosowania na nowego prezydenta. No tak będzie. Tutaj kraty, gdzie teraz robię, będę wstawiać. Tylko muszę zrobić wypusty. Siema. I teraz tu dajemy kraty. Bo tutaj, gdzie teraz widzicie, to będzie. No, chyba cele będą w tym miejscu przy okazji też. Tak, znaczy będzie taki długi korytarz. Bo tu nie będzie taki, jakby to powiedzieć, ten. Tu nie będzie taki długi korytarz, tylko tu będzie pa. O. Jedna tabliczkę VIP, dobra? Tu będą schody na środku. Bez VIP-u. Czekaj, bo tu ogólnie będzie ten. Tutaj można zalepić. Tam, gdzie ty jesteś, to VIP pisze. No, tu może być VIP. A tutaj co napisać?
Nie, tutaj napisz normal. Tak jak powiedziałem, nie? Dobra, my tu budujemy cele, jak widzicie. Tu będzie pierwsza cela. Okej, tutaj. Zaczynam się trochę bać tego miejsca. To dobrze. Czy tutaj nie musi tak być? Czekaj, odsuń się, odsuń się. Tutaj, daj kraty tutaj. Jakby tu. Poczekaj, skopiuj sobie kraty. Poczekaj chwilę, skopiuj sobie bloki, okej? Cyk. No. Kopiuję krata. Okej, da. Tutaj mam dać kratę? Tak, bo to będzie pierwsza cela. Okej. Okay, i ja mogę poużądać cele? Co? No, poużądzaj. Jak będziesz chciał wyjść, skopiuj sobie tą półpłytkę. Tylko jak będziesz wychodzić, to zniszcz tę półpłytkę, żeby nie było jej, nie? Wiesz chyba o co, come on. Dobra, my tu robimy kolejne cele, a to... Łóżko oczywiście jakieś zwykłe. Ej, to skoro to jest strefa VIP, to pewnie łóżko żółte, co nie? No, a jak? Musi być żółte, ja zawsze. Najlepszy kolor. Dla mnie najlepszy to czerwone, ale VIP... O nie, no to idziesz do więzienia. Ej, spadaj. Dobra, my tu jak widzicie, widzowie, budujemy i mamy już 3 cele zrobione, więc jest sztos. Jesteś winny. Za co? Za to, że nie subskrybujesz kanału. Ej, ale akurat zasubskrybowałem dzisiaj. Dopiero dzisiaj. A coś na swoje usprawiedliwienie? Tak. No to co? Gdzie jestem winny? Jesteś winny. Ja. Tak. Da, VIP-y to powinny mieć jakąś ładną latarkę jeszcze. VIP-y w ogóle będą mieli ładnie. Jakby to powiedzieć. Będą mieli luksusowe jakby da, cele. Tam tutaj nie craftingu nie da, bo może mogą być jakieś przedmioty i coś skonstruować skrzynię, dobra? No też, tak też akurat może być. I to będzie najbardziej VIP-owska cela. Ej, tam gdzie będą ci normalni, co? To dawaj tam, damy endy skrzynki. I ktoś z nas postawi sobie w dołku jednej skrzynie i zobaczymy, czy on tam coś schowa, coś dobrego. W tej celi będzie się najbardziej, największego psychola trzymało w tej celi. Pa, tu. Czyli kogo? Karola. Nie, tak serio to nie wiem. Tutaj po prostu będzie największa cela dla osoby, która po prostu, jakby to powiedzieć, zapłaciła za tą celę przy okazji, żeby siedzieć w przynajmniej luksusowej celi, a już jakiej już na wolności nie może. I tutaj musisz najlepiej urządzić, czyli dać kibel i w ogóle, ale nie rób tutaj ścian, bo trzeba pamiętać patrzeć się, więc tutaj bez ścian gdzie będzie, tutaj? Co? No ta, to jest najbardziej VIP-owska cela. Okej, okay, dobra. Czyli łóżko, pewnie wielki pokój to 3 takie, co nie? No, coś takiego. Czyli... Tutaj ci zostawię jedno te, okienko wolne, byś mógł wylecieć. Okej, okay. I tutaj robimy. O tak. Ej, ale ładnie tutaj. Ta? No chodź tu zobacz. No, tylko daj dużo światła, nie? Nie, no takie będzie. To ma być VIP-owskie. To ma tak, być jak najwięcej ale światła. To jest takie ładne małe światełko. Małe światełko. Ale... Zobacz, patrz. Trzeba oświetlić. Tutaj, i tutaj będzie też miał takie... Cyk. Będziemy sobie nawet do słuchania muzyczki. Nie no, muzyki nie, bo on jeszcze kurde wiadomości obejrzy. A nie, zobacz. Patrz. Aha, o to ci chodzi. No. Wiadomości obejrzy. No obejrzy sobie Minecraftowe wiadomości, jak. A jak nie? Inaczej. Ej, jak powiedziałeś wiadomości, to wpadłem na mały pomysł. Dawaj zrobimy taką tablicę z ogłoszeniami. O, to będzie dobry pomysł. Będzie można coś takiego wykombinować. Będzie trzeba nawet coś takiego wykombinować. Że na przykład... Mamy nową osobę w więzieniu. Czyli Karola. Ej, ale tak naprawdę zgaduję, że pierwszą osobą, jaka trafi do więzienia, to będzie ten. Albo Nathan, albo Karol, albo... Albo ty. Albo Nathan. Nie, Karol. Karol na pewno trafi pierwszy. Zobaczymy, bo my też możemy pamiętać. Przyjaźni się z Karolem, ale mi się... Ale coś mam do niego przeczucia. No, mi się wydaje, że on jakiś podejrzany już jest. On już jest podejrzany. To jest podejrzany chłopczyk.
chłopiec. Szafę też zrobię temu typkowi. To to musi być jakiś bogacz, który tutaj trafi. No też, tak co? Ej, nie no, ja jestem zadowolony jak na razie z tego więzienia. Ej, bardzo. Jakbym był w tym więzieniu, nie? Kupiłbym to cele, to ja bym się czuł jak w własnym domu. To też? No można tak uznać to. Za taką odpowiedź moją. Dobra. Teraz zrobimy szafę, w której nic nie ma, bo po co? No nie wiadomo, nie wiadomo. Albo u góry się zrobi z tego obsydianu lub bedroka wyższe więzienie, że dla takich bardziej, wiesz, nienormalnych przestępców. Co ty na to? No, na wyższym piętrze. Dla takich, którzy kupili VIP-a, ale są nienormalni. Ej, podłogę zrobię złotą. Podłogę mamy. Ale złotą. U góry? Tutaj, w tej celi. No to może zrobić złotą. Tylko oświet tu bardziej, bo tu nic nie widać. O. Dobra, my tutaj dajemy schody na wyższe piętro już, tu będzie, jak widzicie. Będzie tu się przychodziło przy okazji do strefy dla biedaków. Czyli dla takiej strefy, gdzie po prostu nuby wykupiły te strefy totalne, które nic nie mają przy sobie. I trafiły do celi tak po prostu przez zły wyczyn, a te, które są bogate, mają kasę i wykupiły sobie na ten, to będzie lepsze. Dobra, tutaj dajemy... Dobra, okej, złota podłoga, co nie? No coś takiego trzeba zrobić. A nubkom zrobimy deitowa. Nubkom to nic. A jak trafi nam się taki wyjątkowy nubek, największy nubek na świecie, to ja mu urządzę najbardziej biednie. Myślałem, że swoje, że tak ładnie mu urządzisz, a ty jeszcze go dobiłeś bardziej. Więc no nieźle, nieźle. Kto będzie chciał zostać biednym, bardzo biednym, to wtedy mu damy. Albo jakiś ktoś nienormalny, tak jak Karol. Nie no, spokojnie, jego to zostawmy już, bo zbyt się na niego uwziąłeś. Dobra, okej, przepraszam, Karol. Dobra, tutaj można tak zrobić. A! Nie! To się zgit. O nie, jak ja zginę, to się zespię w tym łóżku. Lipowym. To będzie arsenał dla policjantów, czyli tu będą bronie. A tak nie. Krystian z dół użyje tej komendy, King zabija nas i ja się respię w tym więzieniu. Pomocy! Okej. Jak widzicie, widzowie, mamy już zrobione skończymy. Dosyć dużo. No to chodź tutaj dla biedaków. Poczekaj chwilę. Weather clear. Nie no, dzisiaj nie skończymy, więc to po odcinku dokończymy i w kolejnym odcinku pokażemy. Więc chodź, ej, pożegnamy się z widzami. Urządzić? Możesz też to urządzić, tak jak ja zrobiłam na początku w tych VIP-ach. No to później zakończymy. Dobra, to się pożegnamy z widzami. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Wiem, że był dosyć długi, miał być dłuższy, ale no nie wyrobiłbym się z montażem do jutra. Ja byłem Alimitrox, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i co? Cześć! Cześć.